Czołem ludziska, gramy dalej w Max, The Curse of Brotherhood. Moi drodzy, wyszliśmy z lasu, zdobyliśmy kolejny segment naszej zagadki, kolejny segment naszego markera, sorry. Okej, dobra, możemy go zrobić w jajko, bardzo spoko. Mamy w końcu nową zdolność markera, czyli pnącze. Pnącze. I teraz dzięki pnączu, będziemy mogli robić takie zabawki, jak na przykład przejście. Jakiś most prawdopodobnie. Zbudujemy nad tym gościem, żeby go po prostu tutaj lekko zmylić. Tylko nie wiem, czy mój most nie jest... mój most nie jest zły, tylko on będzie nas chyba gonił. O, skubany! Dobra. Co teraz? Aha! Dobra, szybka reakcja. A, pudło! W ostatniej chwili... To było bardzo, bardzo maksowe w sumie. Dobra, no to lecimy dalej. Zobaczymy, co w tym... czyżby to nie był nasz... Czy to nie jest przypadkiem Zbigniew? Cześć, Zbigniew! Tęskniłem! No proszę, nawet Zbigniew jeszcze wraca do nas tutaj. Czyli Zbigniew tak jakby tutaj nam towarzyszył przez całą drogę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Skoro się pojawił... No dobra, to była lama. Chyba trochę nie przemyślałem, co chcę tu zrobić. Zaraz, pomyślmy. A, bo tu jest jeszcze jedno pnącze. I się skitrało tutaj, no proszę. Okej. Dobra, tu jest wejście i tu jest przejście. Bardzo spoko. Okej, dobra. Wszystko ogarnięte. Max już wie, co robić. Prawie wiedział, co zrobić. Prawie spadł. Dobra, zobaczmy, ile tu mamy w ogóle zabawek. Mamy 5 ocząt do znalezienia i jeden sekret. Dobra. 5 ocząt i jeden sekret. Tego spadku w ogóle nie zauważyłem. Bomba! Kto rzucił we mnie tę bombą? Tą bombą? Jakiś koleś tutaj. A, ten ziomuś we mnie rzucił. Dobra. Ledwo go zauważyłem nawet. Okej. I co teraz? Tu jest w ogóle oko, żeby było ciekawiej. Ups. Chyba lekko się spartoliłem. To nie było w moim założeniu. Bynajmniej. Oho. Dobra, to tak. Na początku trzeba zrobić to. On chyba tam nie jest w stanie... Normalnie trafił mnie w głowę bombą. Bez jaj. Co za koleś? No, mnie trafi? Dobra, ale ogólnie mu nie wychodzi, więc może ta bomba spadnie na tego gościa na dole. Zobaczymy. Czyżby? Ciężko ocenić. W każdym razie tutaj jest jeszcze jakaś... Tutaj jest jeszcze jakaś rzecz do podniesienia. Tylko marker mój tam nie sięga. To ciekawe, dobra, spróbujmy tutaj zejść. Okej, to mnie zabija. Dobra, to mnie zabija, więc... To nie brzmi. No, dostałem miną. Może ja tutaj nie muszę tego budować na górę? Tylko pytanie, co dalej tutaj? Fuck! Dobra, chyba... To miejsce chyba trzeba lekko przemyśleć. Tak mi się przynajmniej wydaje, czy ten koleś... z bombami ma jakiś... Po co jest to w ogóle? To wzniesienie, czy to ma jakiś sens? Może jak zatrzymam... Ojejejejej, spadaj stamtąd! Jak bomba to wybucha, to nic się nie dzieje. To ciekawe. Ale teraz mogę dzięki temu zejść tu na dół. Okej. Bomba pewnie nie zniszczy tego, jak znam życie. Mam nadzieję. Zobaczmy. Nie niszczy. Au! Z główki! To było piękne. Czy widzieliście ten cios z główki? Po prostu był cudowny. Dobra, widzę, że gość teraz ma problem. I teraz pytanie brzmi, jak mam dostać się do tego oka tam na górze? Po prostu. Okej. To pytanie brzmi, co wybuchło? Czy... Au! Znowu dostałem w japę. Czy wybuchło coś, co było na tym gościu? Mi się przynajmniej wydaje. Kurde, to znowu muszę jakoś ładnie z główki zagrać. Wow! Dobra! Oh yeah! No normalnie Max Aldinio. Dobra, kiepsko ci idzie teraz. Kurde, no Max, spierdzielę tej bomby! O Boże, co za koleś. Dobra, to jeszcze... No jest! Ile on dostaje w głowę? O! To było szybkie. Dobra, ja już wiem, o co chodzi, więc muszę to po prostu teraz spróbować jeszcze raz odzwierciedlić. Okej, więc wydaje mi się, że ja tutaj muszę jakimś cudem zrobić taką opcję, żeby ten koleś do mnie tej bombę wysłał. A ja, żebym zdołał tę bombę przenieść w górę. Ale pytanie brzmi, czy to jest to? Może tę bombę muszę trochę przytrzymać.
No właśnie, ale zanim ja to podniosę, to trochę czasu minie. Hmm. No nie wiem. To jest mój pomysł, ale nie wiem, czy to jest pomysł, który rzeczywiście... Gdzie on rzucił tę bombę? Może on wcale jej nie rzucił i zaraz wybuchnie na nim? Czy nie? Rzuć we mnie bombą. Okej, dzięki. Teraz uwaga, uwaga. Kurde. To może dać radę, tylko że... Nie mam czasu. Trochę. Hmm. Szybciej poszło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dobra, muszę popróbować trochę, widzę. Tak! Oh yeah! No dobra, moi drodzy, to wymagało rzeczywiście trochę skilla i było trzeba dobrze ustawić tę cholerną gałąź, żeby tego gościa na górze zdjąć. Dobra, jeszcze jakiś achievement dostałem przy okazji. Dobra, no to w końcu możemy dostać się na górę, to mi się bardzo podoba. Dobra, 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 jesteśmy w końcu na górze i możemy wyrwać to dziadostwo. Do widzenia, głupie oko. Poszło. Dobra, no to git, no to możemy teraz powrotem tutaj wrócić na dół i iść dalej. Okej, czyli to wymagało rzeczywiście trochę, być może był jakiś inny sposób, cholera wie, na to, żeby to rozwiązać. W każdym razie, nieważne jaki był sposób, ważne, że ten był skuteczny, po prostu. Także lecimy teraz dalej, tu widzę, że jest znowu klasyczne wzniesienie i klasyczna gałąź, dobra, klasyczne przejście. Cutscenka. Zbigniew mnie szuka chyba. Zbysiu, Zbysiu, o kurde. Tak, Zbigniew tu cały czas widzę jest. Okej. I co dalej? Czy ja mogę coś z tym zrobić? To jest aż takie długie? A no tak, już ja to mogę ciąć. Aha. Tylko, że mi Max spadł do... Max mi spadł do... Do kolce. Oj! Za szybko, za szybko, za szybko. Spokojnie, jak na wojnie. Max, poczekaj. Przygotuj już pnącze do ścięcia. O Jezu, znowu szedłem nim. Boże, dobra, i teraz wydaje mi się, że mogę zrobić coś takiego. Tylko właśnie, pytanie jest mi, czy on doskoczy? If I could just make the branch roll, gdybym tylko mógł zrobić gałąź, która... Okej, okay, mam pomysł. Chyba. Nie wiem, czy dokładnie o to mi chodziło, ale zobaczymy. Okej. Okay. Ej, to może być ciekawe. No powiem wam szczerze, całkiem spoko. Całkiem zacnie, tylko trzeba jeszcze by ogarnąć, co dalej z tym. A być może, gdybym zrobił z tego kwadracik, może kwadrat też da radę. Okej, zobaczmy, czy coś bardziej kwadratowego się potrafi poturlać. Pyk, pyk, pyk. No, bardzo dobrze, to mi się podobało. Okej, bardzo fajna zagadka. Jest na propsie, bardzo spoko. Mógłbym w sumie jeszcze jedną tutaj zrobić. Ciekawe, czy jakiś sekret jest zmontowany przez to, że mogę dalej się gdzieś tutaj dostać. Wiecie co, ja to sprawdzę. Na takiej zasadzie, być może coś tu gdzieś mogę wskoczyć? Chyba nie. Miejmy nadzieję, że to jest jedyna rzecz, która tutaj była do zrobienia. Co mamy tu? Mamy tutaj wskoczyć na górę, okej, okay, tylko pytanie brzmi... A, po prostu? Okej, okay. Po prostu. Dobra, to jest jakiś znowu... Normalnie Edward? Dobra, Edward. W sumie nie chciałem skakać, dopóki nie użyję mojego magicznego markera, więc to chyba... Aha! Okej, okay, dobra, więc... I w ogóle... To pytanie brzmi, co ja muszę tu zrobić z tą... z tym kawałkiem... gałęzi, żeby to na mnie nie spadło? Mam wrażenie, że tutaj po prostu trzeba dobry timing załapać i nic więcej, czyli podbiec tu... poczekać... i zginąć. No to jeszcze raz. Okej, 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 biegniemy tutaj. Wycofujemy. Czemu to?
Okej. Dobra, coś zupełnie przez przypadek odkryłem, czyli rzeczywiście to może powstrzymać spadanie tego dziadostwa. A wtedy co? Będę musiałbym tutaj wskoczyć chyba. No to teraz jest za wysoko. Chyba już... Jest za wysoko, może to potrzebuję teraz rzeczywiście... Może to musi być niżej. Tak jak tutaj na przykład. Żebym jeszcze zdążył tutaj wskoczyć na górę. Zobaczmy. Aha! Okej. Dobra, w ostatniej chwili zajarzyłem, że rzeczywiście mogę to zciąć i w ten sposób pozbyć się tego, kurde, Edwarda. Dobra, no to spoko. Tylko pytanie brzmi, o, no bo tam, kurde, wybuchowy skunkszokleszcz. Tylko czy tutaj nie było jakiegoś sekretu? No właśnie. Wiedziałem, kurczę. Dobrze, że mnie jednak czasami intuicja nie myli. Proszę bardzo, tutaj było jeszcze jedno oko. Nie mogę tych beczek rozwalać, to nie ta gra, w której można rozwalać beczki. Dobrze, czyli mamy co? Dwa oka. Dwa oka? Serio? Nie znalazłem pierwszego? O, bez jaj! To gdzie było pierwsze oko? O kurde. No ładnie. Zgubiłem pierwsze oko. Nawet nie wiedziałem gdzie. To interesujące. Dobra, idźmy stąd z kleszczu. Spaduwa. Fajnie brzmi. Nie. A jednak! Widzicie, tam coś jest... Tu mnie cofnęło? O Boże, serio? Dobra, skunksoklesz został zostawiony przeze mnie. Zobaczmy, co jest tutaj dalej. Okej. What now? No teraz trzeba pomyśleć, panie. Gałązka, która może musi być jakoś metamorfowana przez... Oczywiście, że musiał spaść. Aha, bo tu jeszcze jest jedna rzecz. No właśnie, a jej nie widać. Pytanie brzmi, czy jestem w stanie z nią... Nie, dopóki jej nie widzę, nie mogę jej użyć. To ciekawe. Dobra, widzimy zasięg, jaki jest oczywiście. Dobra. To niewiele zmienia. Może muszę zejść maksem niżej. Zobaczymy. Max? Kurde. Max. Nie, wydaje mi się, że tam jest zejście, żeby zdobyć jakiś sekret może. Tu, on chyba nie może się na tej platformie tutaj utrzymać. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Nie. Nie może się tu utrzymać. Dobra, czyli muszę coś wymyślić z gałęzią i z kawałkiem ziemi tutaj. Może coś trzeba na przykład tutaj obciąć. Być może, nie wiem. Okej, może teraz to utniemy. No i co mi to daje? I co mi to dało? Okej. To jest jakiś pomysł. Teraz pytanie, czy ja tam jestem w stanie doskoczyć. Okej. Prawie. Okej. Dobra, to było atletyczne, nie powiem. Okej, tu mógłbym iść dalej oczywiście, ale, moi drodzy... No właśnie. Teraz pytanie brzmi... Czy ja jestem w stanie zejść tam na dół, skoro już mi się to udało? Może jakoś tutaj to przyczepimy? Usuniemy to? Okej, dobra. No właśnie. Jasne, że tu jest sekret, no ba! Sekretu by tu nie było. Okej, to teraz trzeba by zrobić tak. Tutaj z powrotem spaść. Ucinając gałązkę, tylko weź się nie spierdziel stąd, Max, bo to będzie lamerskie. Jak ty spadniesz? Nie! Nie! O Boże. No to już była super lama. Okej. Tak lepiej. Tak zdecydowanie lepiej. Dobra, i teraz trzeba tutaj to pnącze doprowadzić, żebym mógł tutaj doskoczyć. Tylko właśnie pytanie brzmi, nie, no chyba dam radę. Tak mi się wydaje, że dam radę. Okej. Teraz zauważyłem, że on wyżej skacze, jak się odbije od tego. To też ciekawa mechanika, o której nie byłem świadom.
której nie byłem świadom. Proszę bardzo, mamy kolejną część. Czyli najważniejsze, że sekret mamy. Sekret mnicha odkryty. To teraz tylko trzeba, no tak, znowu powielić ten sam sposób, dlatego tutaj widziałem, że można było spaść. Zaraz po prostu trzeba jeszcze raz zrobić ten manewr. Z gałęzią i ziemią. Okej, okay, teraz nawet lepiej wyszło, bo idealnie się ta gałąź tutaj przyczepiła, dzięki temu była stabilna. Proszę bardzo, można poskakać. Ej, rzeczywiście, gra wykorzystuje trochę fizykę, bo mogę wyżej skakać, jak się od tego odbiję. Wydaje mi się, że to może być ważne w którymś momencie. Tak mi się przynajmniej wydaje, żeby skakać wyżej, tylko teraz, kurczę, muszę obserwować. Ten las jest strasznie ciemny i ja nie widzę, czy przypadkiem nie ma znowu jakiegoś, kurczę, oka. Nie chciałbym kolejnego już przegapić, jedno już mam przegapione. Dobra, odejdź, kleszczu. Jest oko. Dobra. O, dostałem achievement, udało mi się 5 krytersów, to są kryters, żeby było ciekawiej. 5 kleszczy! Zniszczyć i przeżyć. Spoko. Też jestem zadowolony z tego. O co tu chodzi? Co my tu mamy? Tam widziałem, że było oko. Tu się mogłem schować, ale co mi to daje, że tu się mogłem schować? W sumie jeszcze nie wiem. Tu też mogę przejść pod spodem, okej. Może tu też mogę wejść? Nie, tu nie mogę nigdzie wejść chyba. Okej, czyli ogólnie gra mi mówi, możesz iść dalej. O nie! O-o! A ty co tu robisz? Okej. Zbigniew na tropie. O-o-o-o-o-o-o-o-o! Aha! Okej, to chyba znowu slow-mo? Okej. W ostatniej chwili, ale moi drodzy, przez to chyba... Nie mogę się wrócić. O kurde, a tam oczko zostało. Chyba, że mogę to podnieść. Chyba mogę i może to jest sposób, żeby... Tak, i to jest sposób, żeby dostać do tego oka tam. Tylko pytanie najpierw brzmi... Okej, dobra, chyba rozumiem. No, muszę teraz zejść tu, zniszczyć to. Tak jest. Ej, spoko, naprawdę, kurczę. Szczerze wam powiem, że twórcy mieli pomysły. I te pomysły mi się jak najbardziej podobają. Okej, teraz tu mamy lianę. Proszę bardzo. No właśnie, tylko teraz pytanie brzmi... Jak do tej liany skoczyć? Ja mogę tę lianę... Nie mogę jej ucinać, nie mogę jej rozbujać. Pytanie brzmi, czy jestem w stanie do niej doskoczyć. Zobaczmy. Uwaga, uwaga, uwaga! Skok wiary! Niestety. Okej, wracam do tego momentu. Pytanie brzmi, jak ja mam to zrobić, tam doskoczyć? Zaraz się przekonamy. Okej, okay. Może tu było ważne, żeby do góry to postawić. O! Może teraz będzie wyżej. Albo na czas, bo zobaczcie, tam to cały czas się, że tak powiem, buja, więc może trzeba wykorzystać jak najszybciej tam dość, póki się buja. Skupaństwo. Dawaj, dawaj, Max. Zapierdzielaj! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Chłopie, dawaj! Dawaj, chłopie, dawaj! Dobra, okej, tamto się cały czas buja. Chyba o to chodziło. Trafić moment, kiedy się buja. No i dobra, i teraz pytanie brzmi. Czy ja to dobrze wytajminguję? Co ja zrobiłem? Jak to zrobiłem, że mi to nie wyszło? Okej. Chyba wydaje mi się, że rzeczywiście ten konar jest teraz za wysoko. Okej, okay, może takie coś. Dobra, zobaczymy teraz. Uwaga, uwaga. Okej. Okay. No nie! No przecież ja to dotknąłem. O co chodzi? I teraz pytanie, czy z takim ułożeniem uda mi się tam wskoczyć? Mam nadzieję, że wreszcie się uda! No, nareszcie. O Boże, Max. Okej. Okay. No dobra, no to śmigamy! O nie. Okej. Okay. Widzę, że lama za lamą leci. Okej. Okay. No to kolejna próba. Dobra, i teraz pytanie, jak mam się rozbujać tam, żeby tam w ogóle trafić? Dobrze. No, okej, okay. Tylko teraz proszę cię, Max. Pięknie, dobra. Jest oko. Jest oko. Tylko, że nie mam wszystkich ocząt. I to jest najbardziej... Biedny mustaszek się, kurczę, po prostu przejął. Tylko, kurczę, nie mam tego pierwszego oka. Dobrze, że też fajne jest to, że oni pokazują jakby...
hej, na początku nie znalazłeś, albo między którym okiem, a którym nie widać, znaczy między którym, a którym okiem nie udało mi się zebrać, to moim zdaniem jest bardzo fajnie pomyślane, że rzeczywiście jak gdzieś nie mam jakiegoś oczęta, to łatwo jest potem zdeterminować którego. Teraz wiem przynajmniej, że to jest oko na samym początku. No ale właśnie, i co teraz? Teraz muszę podnieść to do góry. Okej. Okej, no to spoko, dało radę. Dobra, lecimy dalej, wreszcie, okej. Długi etap. Dobra, czyli co, długie pnącze. I z drugiej strony dwa pnącza. Dwa krótkie. Nie, to jest całkiem długie. A to drugie pewnie jest potrzebne, żeby zrobić schody? Albo zrobić jakiś tutaj bajer pod tytułem... O, właśnie. Okej. I teraz czy ja doskoczę tam... No, nawet tak bym nie doskoczył. O, jest, udało się. Dobra. Dobra, to było prostsze. Może trochę farciarsko. Okej. No teraz widzę oko, nie? Teraz pytanie, nawet kamera mi pokazuje, gdzie jest oko. Tylko jest tutaj cholernie ciemno. Jak tam dojść? Okej. Co my tu mamy? Dwóch strażników, którzy śpią. Czyli teoretycznie nie powinienem ich budzić. Niech sobie drzemają pięknie, cudownie. A teraz pytanie brzmi... Okej, tu jest... Tu jest oko. Czy tutaj coś stoi? Tak, tutaj coś stoi. Czyżbym nie mógł doskoczyć do tego oka? Okej, czyli skoro wiem, że tutaj coś stoi, może jestem w stanie wskoczyć na to i być może to podnieść. Okej, teraz urwiemy oko! Tak! Dobra, moi drodzy, czyli mam wszystkie oczęta, które mogłem tutaj mieć, bez tego pierwszego, które gdzieś, kurde, się skitrało. Jakoś to będę musiał przeżyć. Dobra, i teraz pytanie brzmi. Co z tym? Być może to trzeba podnieść tak. Okej. Tylko podniosłem to nie z tej strony, ewidentnie. Dobra, okej, lecimy w górę. No i teraz pytanie brzmi, jak nie obudzić tych drani? Albo wiem! Ja ich muszę obudzić, o fuck! Ja ich chciałem obudzić, o kurna no. Chciałem ich obudzić, ale jednocześnie zamknąć w klatce. Trzeba by ich jednocześnie obudzić. Dobra, chyba rozumiem. Ho! To ciekawe, że mogę ciągnąć ten kamień. Ciekawe, co on łapie ten kamień. Nie wiem, jakieś wnęki ma? Czy co? Dobra. Czyli tak, lecimy tu. Idziemy ich trochę zaalarmować. O kurde! Czyżbym tylko jednego mógł zaalarmować? Okej, dobra. Jednak dwóch. Idzie, dobra. No to dzień dobry, zapraszam. Głupki! Och, jak mi przykro. Dobra, to było pomysłowe. Znowu kolejna pomysłowa zagadka. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Spoko. Edward i Hieronim zostali zamknięci w pułapkę? Nara? Gdzieś tu powinien już wyjście z levelu być zaraz. Mi się przynajmniej wydaje. No właśnie, chyba jest. Yeah! Dobra, mamy zaliczone. Father Oak, czyli... ojciec dąb. Headed towards Father Oak. He is not easily climbed, but once you reach his top, your weapon will be even more powerful. No dobrze, czyli nam nasz magiczny marker mówi, idź na sam szczyt tego drzewa. Cztery oczka, jeden sekret. Idź na sam szczyt tego drzewa, a znajdziesz wielki sekret. Kolejny bonus do naszego... Kolejny bonus do naszego markera, więc spoko. Okej, dobra, tutaj chyba nie było nic. Czy tutaj jakieś jest coś ukryte, czy mi się wydaje? Nie. Dobra, czy tu na razie jest prosto. Widzę już pierwsze oko. Okej. Wydaje mi się, że być może ta gałąź wcześniejsza jest mi potrzebna, żeby to oko zdobyć, bo tam dalej się po prostu idzie. Okej, jak wykorzystać tamtą gałąź i to coś? No, pomyślmy.
O, okej, w końcu się udało. O kurde, to zajęło mi to dłużej niż myślałem. Ta zagadka, było trzeba wykombinować jakoś, widzicie, kurczę, jakiś kwadrat z tej gałęzi, żeby cokolwiek móc było, żeby można było wskoczyć tam na tę platformę wyżej. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy, co się stanie. Okej, jesteśmy przy wejściu do wielkiego drzewa. No tak, znowu nam zabrało. Ciekawe, czy teraz będziemy uczyć się tej magii wody, czy magii powietrza, cokolwiek było tym następnym skillem. No cześć. Okej. Spoko. Winda z korzeni! Bardzo spoko. Liany! Okej, dobra, czyli nowa rzecz to będą po prostu liany. Czyli nie jeszcze to... Tak. Jeszcze nie te... Pnącza, dokładnie rzecz biorąc, vines, nie? Czyli nie... okej, czyli jeszcze nie jakieś wodno-powietrzne stworzenia, czy inne struktury, tylko po prostu pnącze. Okej. Kurde, to drzewo używa moich własnych skilli, no nie mogę, no. Dobra, no to normalnie bawimy się dalej w Tarzana. W takim wypadku, yeah! Okej, to chyba mogę po prostu wejść. Bardzo mi się podoba to tło tam, takie typowo leśno-dżunglowe. Bardzo spoko jest. Okej, dawaj! Dawaj, Max, jesteś blisko. A tak w ogóle to tu jeszcze są trzy oczy gdzieś ukryte i ja tak idę po tym drzewie, ale tych ocząt nie widzę. Mam nadzieję, że nie przygapię jakiegoś. Okej, to było ładne, tylko teraz pytanie brzmi... Czy właśnie! Dobra, ja chcę tam wrócić. Z jednego powodu głównie, że może tam na górze trzeba było się wdrapać i tam było oko. Już mam po prostu... ja mam szczerze lekki skrzyw, bo widzicie, zawsze po tych lianach można się wdrapywać, więc być może, jak tam wdrapię się na górę, będzie jakieś oko. Czy nie? O, dobra, nie widzę oka. Dobra, okej. Niechaj będzie. No to idziemy! Hopsa! Ło! No to teraz piękny wślizg był. Trochę za wcześnie się puściłem, tak czy siak. Okej. Wdrapu. Długa podróż w górę. Ale bardzo fajnie jest stworzone to drzewo. Bardzo ładnie zaprojektowane. Oczywiście. O, jest oko! Widzicie? Jest oko. Jak myślałem. Pytanie teraz brzmi, jak do tego oka dojść. Zobaczymy, może... chyba nie tą drogą. Na razie musimy pobawić się w Tarzana jeszcze. Okej. Jeszcze jedna liana. Dobra. Okej. Tutaj będzie oko. Gra nam pokazała, że oko jest, czyli jakby nie ugrywa chamsko tych ocząt. To jest dobre, że czasami widać, że kamera pokazuje tylko, gdzie jest to jedno oko, które przegapiłem. To mnie, kurczę, zastanawia. Będę musiał po niego przejść się kiedyś i uzupełnić. A oczywiście poza nagrywaniem sobie pójdę i to oko odblokuję. Także nie martwcie się, będziemy mieli 100%. Już ja o to zadbam. Okej. Widzę, że dalej jeszcze zagadki... Zagadki jeszcze są, same się tworzą. Okej, tutaj mamy jakieś przejście, spoko. A może za szybko spadłem? Dobra, ja chcę się zabić. Jak się zabić? Ja chcę się zabić, bo chcę wrócić do checkpointu. A w sumie mogę chyba tutaj. Last checkpoint, okej. Jak jest last checkpoint? Tutaj, świetnie. No właśnie, o to mi chodziło. Czy tutaj czegoś nie ma? Nie. Tu chwilowo nie mogę nic zrobić, czyli teoretycznie dobrze szedłem. Ale przynajmniej teraz jestem pewien, że dobrze szedłem, nie? Żeby nie było żadnej lamy... Uuu, jaka japa i widzę, że jest tutaj mój... Mój kawałek markera. Okej, moi drodzy, zatem żółty marker oznacza liany. Bardzo spoko. To dobrze, że mi pokazujesz, jak rysować liany. To w ogóle nie było... To kompletnie nie było... Okej, aha, bo mi pokazujesz również, że żeby rozbujać lianę, dobrze ją narysować pod kątem. Ale w sumie nie wiem, czy ja muszę rozbuiwać? Robić buju z lianą? Zawsze. No właśnie, teraz timing jest ważny. Okej, udało się. Spoko. Dobra, jest nieźle. Podoba mi się. Bardzo fajne pomysły ma ta gra na siebie, naprawdę. Szczerze powiem. No nie jest to oczywiście poziom... nie jest to oczywiście... Taki poziom zajebistości, jak był chociażby w Ori, bo chyba, przez najbliższe you can attach vine to a branch. Okej, mogę przyczepić lianę do
Do brancha. Czyli do czego? Czyli do... Vines, branches and earth are companions. They can be connected. Mogę przyczepić do gałęzi, ale tak, zawsze będę chyba porównywał, moi drodzy, już teraz. Pytanie brzmi, czy ja mam nieskończoną ilość tutaj? Nie, po prostu jest dobra, zawsze skończona ilość. Dobra, nie było to perfekcyjne. W każdym razie, okej, teraz mogę to uciąć. Zawsze będę porównywał chyba do Ori. Ori and the Blind Forest to moim zdaniem jest najlepsza platformówka, w którą grałem. I to jest najlepsza platformówka tego roku, zdecydowanie. Więc gorąco polecam, pewnie jeszcze raz polecam. Dużo raz będę polecał, mimo że nie ogrywałem. Naprawdę zacna. Więc nie wiem, czy prędko jakaś gra jakby mnie na tyle zachwyci, żeby przebiła Ori. W każdym razie, mam nadzieję, zobaczymy. No, Max ma dużo fajnych rozwiązań, ale nie do końca to jeszcze nie jest ten poziom, co Ori. Także zobaczymy, jak się pojawi jakaś zajebista metroidwaniowa platformówka, dam wam znać. A tutaj teraz, proszę bardzo, lama. Tymczasem dobrze, skupmy się. Zatem mogę tutaj spróbować wydłużyć tę lianę. Okej, no niekoniecznie. Dobra, przyczepiłem i teraz muszę tak to zrobić, żeby jednak złapać. O właśnie. Uhu! Ej, naprawdę mega spoko pomysły. To też będę mówił chyba jeszcze setki razy, ale naprawdę mnie zachwycają. Nie powiem. Dobra, pytanie brzmi, czy tam jest jakieś przejście? Jakieś oko ukryte, coś? Jeszcze sekretu nie znaleźliśmy nawet jeszcze. No w sumie to jest prezentacyjny taki, wiecie, prezentacyjny... Okej, tutaj mamy... Okej, no wiem, że mogę tak zejść. Tu mamy prezentacyjny jakby etap pokazujący... Może tu coś jest? Pokazujący nam, gdzie jest... Jakie są... O, właśnie! Jakie są dodatki. Dobra. Niech sobie wybucha ten kleszcz. Kleszczu, wybuchaj. Świetnie. Szkoda, że kleszcz nie zabił kleszcza. To byłoby ciekawe. Okej. Mamy spokój z kleszczami. Okej, tutaj widzę, że jest gałąź. Tu jest liana. Nie, tu też jest gałąź. Gałąź i gałąź? Okej. Och, Max, ty to jesteś czasami sierotą. Dobra, czyli teoretycznie chyba najprostsze jest po prostu wejście. Okej, hop siup, dobra. No, mamy kolejne oko, jestem zadowolony. Trzecie chyba, tak? Już pamiętam, trzecie oko. Dobra, jeszcze sekret i jedno oko, dobra. Czyli udało mi się rzeczywiście odkryć. To nie było oczywiste to miejsce, kamera prowadziła inaczej. Dobrze, i co teraz? Jak widzicie, tu jest jeszcze jedna liana. Okej, zobaczmy. Poprowadzimy tutaj... Shit. Tylko nie spadnij, Max. Okej, i teraz mówisz mi, żeby tu ściąć. No dobrze. No, być może. Być może to jednak muszę iść w lewo. Może... Ciekawe tylko, czy jest coś w prawo. Czy niekoniecznie. Chyba nie, bo gra mnie prowadzi ewidentnie tutaj. Dobra, też rozbujamy. Niech będą obie rozbujane. Okej, dobra, no to teraz czas, kurde, dobrze wytimingować, widzę. Chyba mój timing nie jest perfekcyjny, ale damy radę. Okej, dobra, wysrało mnie ostro, grząsko, dobra. Sru! Trochę się poobija, Max. Szkoda, że nie ma jeszcze jakichś animacji, na przykład tych, gdybym ja robił grę, pewnie jeszcze bym zadbał o coś takiego jak animacja chociażby śniaków. O, to byłoby spoko. To byłoby naprawdę mega spoko. Okej, przyczepiliśmy kolejną rzecz. Teraz pewnie muszę najpierw zejść. I teraz dopiero się odczepić. Dziab! Okej, co tu mamy? Tu mam kolejną lianę? Tak. Dobra, to tę lianę mogę po prostu tak położyć pewnie. Nie widzę żadnego oczęta jeszcze. Jest jakieś jeszcze oko. W ogóle gdzie jest sekret? Znowu kleszcze. Czy ja czegoś nie przegapiłem wcześniej? To jest też pytanie, czy ja nie powinienem się wrócić w którymś momencie, ale chyba nie. Nie. Nie sądzę, oby nie. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakieś... Okej! Uhu! Okej, chyba nie skoczyłem. Tu będę normalnie robił tego... no. Tony Hawka. Uuu! Dobra, dotknięcie tego kleszcza już oznacza porażkę. Dobra. Fuck. Co mnie zabiło? Nie, nie jestem do końca przekonany, co mnie zabiło. Okej, nie no, normalnie Tony Hawk. Auć. Dobra, chyba każdego już kleszcza zaliczyłem, który był do zaliczenia. Yeah, yeah. Hopsa! Dobra, normalnie małyż. No nie ma to jak slow-mo. Ej, mega. O, i jeszcze jedno slow-mo. Nie trafiam. Dobra, Max, łap! Dobrze. Auć! To musiało boleć, chłopcze. Dobra, co my tutaj mamy?
Okej, okay, teraz dobrze byłoby tę lianę chwycić. Dobrze. Dobrze! Okej, okay, jest nieźle. Czy gdzieś nie przygapiłem jakiegoś kurde oczęta? I nie widzę też sekretu i to mnie martwi. Czy sekret już był? Czy jeszcze nie zdążyłem go odnaleźć? Czy jeszcze będzie? Okej, okay, dobra. No to mamy tutaj, widzę, kolejną sekcję z ziemią. Dobra, jest ziemia. Teraz co ty mi pokazujesz, jak to używać? Dobra, pokazuj mi. No i co się stanie, jak to zetnę? No, powiem szczerze, chyba jednak nie. Mogę przywiązać nawet do kawałków ziemi. Aha, to dlatego mi wtedy urwało. Okej, okay, czyli mogę przywiązywać do gałęzi i przywiązywać do ziemi te pnącza. Bardzo spoko, czyli wiatry i wodę będą później. Z tego wynika. Now what? Teraz, mój drogi, pewnie musisz zrobić to samo z tą lianą, z tym pnączem. Jeszcze raz, tylko przywiązać do tego. O, właśnie. A tu jest co, gałąź? Tak, tu jest po prostu gałąź, spoko. Dobra, to idziemy. Dawaj, Max. Jedziesz. Gdzie jest sekret i gdzie jest oko? Chyba, że to oko było tam... Kurde! Czy oko nie przypadkiem nie było tu na górze, na tym pnączu? Albo gdzieś w tej okolicy? O, tu? Chyba nie. Nie widzę żadnego oka. Dobra. No dobra, to idziemy dalej. Gdzie jest jeszcze jedno oko i gdzie jest sekret? Czy ten sekret się tak skrył, że go nie zdobędę? Miejmy nadzieję, że jeszcze to nie koniec. O-o. To wygląda jak koniec. Nie! Czyżby znowu Zygmunt? Chyba Zygmunt znowu nas śledzi. Czekaj, on będzie nas gonił? Czyli znowu będzie etap z ucieczką. Czasówka. Okej. Uhuhu! Tylko nie wiem, czy ja nim prowadzę? Tak, bo mogę skakać. Okej, okay, dobra, ale action. No normalnie akcja. Dobra. Okej. Okay. Jest zręcznościówka. Takie rzeczy lubię. Yeah! Zygmunt, daj sobie spokój. O-o. No to się pospieszyłem trochę. Zdecydowanie. O kurde, czyli cała potem akcja z ucieczką od początku. No dobra. Dawaj, dawaj, Max. Dawaj! Czyli wydaje mi się, że z tą lianą będzie trzeba zrobić tak, że jeszcze trzeba ją przygotować do rozbujania najpierw. Czyli, jak tutaj dojdę... To żeby dało radę, to muszę chyba zrobić ją tak i skoczyć. O właśnie! O! To było mądre chyba. Mam nadzieję. Dobra. Kolce! Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że jakiś checkpoint się zrobił. Zygmunt, zostaw mnie! Zabrałem mu brata czyć zabawkę, teraz mnie kurde będzie ścigał skubaniec. Pytanie brzmi... O, złapał mnie. O, zainwestuj w miętuski. A, po prostu mnie dorwał. Czyli co, od początku? On mnie dorwał. Okej, okay. Teraz też poczekałem chwilę. O-o. No dobra, czyli nie mogę dać mu się dorwać. I wszystko od początku? No dobrze. Uff, no dobra, udało się uciec, kilka razy ginąłem, bo nie wiedziałem, co w ogóle mogłem zrobić, czy mam zareagować, szybko okazało się, że muszę schować się, kurczę, pod to, tylko jedzie do swajtarskiego, wielki błot go zniszczy, kapitanie brzmi, co ja muszę zrobić, dobra, pomyślmy, tu mam tyle, czy ja muszę przypadkiem zrobić może, na przykład jakieś kółko, żeby to nacisnęło może, zobaczmy. Albo coś takiego, co właśnie się poturla. Ha! Albo i nie? Chyba, że... Ja wam szczerze nie mam pomysłu. Nie mogę tego przeciąć pewnie. Dziwne, markerem nie mogę przecinać tego. Okej, okay, spoko. Dobra. Może jakoś tak. I teraz tym spróbuję to przepchnąć? Nie mogę przepychać na pewno. Okej, okay, ale chyba wiem. Dobra, chyba wiem. Chyba tym... Muszę po prostu, o, zrobić tak, a tutaj cokolwiek zrobię, to będzie jakieś na pewno kółko jakieś, albo coś w tym stylu. I to może się poturla. Zaraz zobaczymy.
No niekoniecznie. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. I utnijmy w dobrym miejscu. Okej, okay. Tak! Dobra, to było mistrzowskie. Podobało mi się, tylko teraz pytanie brzmi, co zrobić, żeby się nie dać zabić tym wielkim młotem? Chyba się udało, w każdym razie. Dobra. I jest nawet oko. No i jest brakujące oko, tylko dalej nie znalazłem sekretu. Żeby było ciekawiej. A mamy już całą planszę za sobą, czyli sekret musiał gdzieś być po drodze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to teraz spróbujmy to wszystko usunąć. Wypadł mi z drogi. I zrobimy teraz po prostu najprostszą z możliwych drabinek. Czy to starczy? Zaraz się przekonamy. Starczyło, okej. Okay. Dobra, no i teraz pytanie, czy to już jest koniec planszy, czy... Czyli sekretu nie znalazłem. O kurde. No niestety, jesteśmy w grobowcu gigantów, ale nie znalazłem sekretu w poprzedniej planszy. Kurde, muszę go jeszcze raz przejść. Czyli dwie plansze muszę przejść, żeby zdobyć sekret i zdobyć jedno oko. Tymczasem, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z... Maxa, klątwy braterstwa, Curse of Brotherhood. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, pamiętajcie subskrybować, być na bieżąco, ja wam pięknie dziękuję. Z tej strony Lama, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wielka piona, cześć!